Po pierwsze, jest świetna atmosfera, jest, rzeczywiście są warunki dla tych młodych ludzi, żeby popracować, pomyśleć, pokooperować ze sobą i znaleźć ewentualnie ludzi, których im brakuje do teamu w tych startupach. A po drugie, jest kilka rzeczywiście takich pomysłów fajnych, które mogą wypalić i może coś z tego się rzeczywiście urodzi. Już nie jest to taki konkurs, gdzie przychodzą ludzie, którzy tam mają pomysł, bądź nawet niekoniecznie i później coś tam z tego się rodzi albo nie. Tu rzeczywiście jest szansa, że stąd wyjdą jakieś takie startupy, które będą działać. Ja myślę, że sporo im da na pewno ta sesja pitchowania i rozmów później z mentorami i na pewno dużo im da szkolenie z Tomkiem Kolinko na temat tego, jak pitchować i jak rozmawiać z inwestorami. Bo to jest problem, który widać na wszystkich takich imprezach startupowych, czy ludzie, którzy przychodzą na pitch rally, czy ludzie, którzy przychodzą na Aule na przykład. Widać, że jest problem z prezentowaniem pomysłu w ogóle, tak? I z przeanalizowaniem na przykład konkurencji, z przeanalizowaniem tego, jaki ma być model biznesowy i tak dalej. Więc tu mają w jednym miejscu kilkadziesiąt osób, które są w stanie z tym pomóc. Gdyby chcieli nawet część tych osób spotkać, tak, porozmawiać face to face, to myślę, że zajęłoby to tydzień lub dwa czasu. Masa czasu poszłaby na organizację i na dorwanie tych osób, tak żeby one miały czas z nimi pogadać. Tutaj mają to załatwione od ręki i przez te dwa dni mogą ich wykorzystać do woli. Po pierwsze, mają poradę odnośnie tego, jak zbudować model biznesowy, żeby on działał przy tym produkcie, tak? Gdzie z tym wyjść, jak to promować, jak rozmawiać z inwestorem. To wszystko są rzeczy, których oni najczęściej nie wiedzą, a jest to wiedza bezcenna przy rozwijaniu takiego przedsięwzięcia. Impreza jest prowadzona w języku angielskim. Czy twoim zdaniem jest to zaletą czy wadą tej imprezy? Uważam, że to bardzo dobry pomysł, dlatego że wcześniej czy później tych ludzi czeka wyjście z tym biznesem, który tworzą, za granicę. Czy to będą Niemcy, Hiszpania, czy to będą Stany, wszystko jedno, językiem uniwersalnym jest angielski i w Polsce jest duży problem w ogóle z przedstawieniem swojego pomysłu, z wyjściem do ludzi i przedstawieniem go przed, nie wiem, 20 czy 50 osobami. Po polsku. Po polsku, a powiedzenie tego samego po angielsku jest już znowuż dużo większym problemem, więc to, że impreza jest prowadzona niejako w języku angielskim, jest na pewno na duży plus. A jakieś typy już masz? To znaczy, na pewno bardzo podoba mi się pomysł grania w węża znanego z Nokii, biegając po mieście z telefonem, z GPS-em. To fajne rozwiązanie. No i jest kilka takich startupów użytkowych, które też mi się podobają i myślę, że ja bym używał takich rozwiązań. Ten FaceTrack, tak. Statystyki właśnie, jeżeli ktoś będzie w stanie to wreszcie zmierzyć i pokazać, jak to rzutuje na odwiedzalność strony, to kto, kiedy i co wrzucił na Facebooka, to na pewno będzie to bardzo przydatne narzędzie.